Nowa Lewica przedstawiła kandydatów do Sejmu. Znam liderów do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Wracają powakacyjne rozkłady jazdy. Katarzyna Kurek, witam w czwartek 31 sierpnia i zapraszam na informacje. Nowa Lewica zaprezentowała swoich kandydatów do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Wiemy, jakie nazwiska pojawią się na liście w okręgu radomskim. Listę otworzy Daniel Oliszewski, przedsiębiorca, sadownik, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. Dwójką będzie Patryk Fajdek, społecznik, inicjator programu In Vitro w Radomiu i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w mieście. Na pozycji numer 3 znajdzie się Jolanta Luty, rzecznik Nowej Lewicy w Radomiu, inicjatorka różnych przedsięwzięć w mieście. Pozycja numer 4. Grażyna Maryniak-Gabrylik. Samorządowiec, społecznik, pracownik samorządowy, mieszka w Lipsku. Pozycja numer 5 to Blandyna Drewniak, partia Razem. Pochodzi z Białobrzeg, nauczycielka. Ostatni na liście jest właśnie Waldemar Kaczmarski. Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach do Sejmu Nowa Lewica nie dostała żadnego mandatu z naszego okręgu. Te 4 lata przepracowaliśmy bardzo intensywnie i wierzymy, że zaprezentowani kandydaci zostaną wybrani do przyszłego parlamentu. Na naszej liście mamy 50% kobiet. W pierwszej dziesiątce jest 7 pań. Okręg wyborczy numer 17 tworzy miasto Radom, powiat radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki i zwoleński. Znamy już liderów do Sejmu radomskiej listy Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Oficjalnie nie mamy jeszcze informacji o listach Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory prezes PiS ogłosił jedynie liderów poszczególnych okręgów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, kto jeszcze ma startować z Radomia. Po środowym posiedzeniu Sejmu odbyła się Rada Krajowa Prawa i Sprawiedliwości, na której ustalano listy wyborcze. Natomiast w czwartek 31 sierpnia prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, kto otworzy listę PiS-u w poszczególnych okręgach w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Radomską jedynką ma być Marek Suski. Natomiast w czołowej trójce powinni się znaleźć Radosław Fogiel oraz Anna Kwiecień. Ale kluczowe jest słowo powinni. Tu ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Ogromną niespodzianką nawet dla przedstawicieli radomskiego PiS-u ma być start Roberta Bąkiewicza, związanego ze środowiskami prawicowymi. Do parlamentu będzie chciał także wrócić były poseł partii Kukiz 15, Robert Mordak. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, dużym zaskoczeniem jest nieobecność na listach Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska. Dużo w ostatnich miesiącach dyskutowało się o jej rywalizacji o pierwsze miejsce z Markiem Suskim. W związku z zakończeniem wakacji od soboty ulegną korektom rozkłady 14 linii. Przywrócone będzie kursowanie linii 20 i 22. Na kilku liniach zajdą również inne zmiany. Jest to oczywiście spowodowane powrotem do powakacyjnego rozkładu jazdy. Zostaną przywrócone częstotliwości kursowania sprzed wakacji. To oczywiście dotyczy niemalże wszystkich linii. Jeśli chodzi o linię 3, również dotyczyć będzie sobót, niedziel i świąt. Tak jak wspomniałem, przywrócone zostanie kursowanie także linii numer 20 tylko w dni nauki szkolnej, no i 22 tylko w dni powszednie. Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach jazdy są dostępne na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu rozpoczęły się zajęcia z dogoterapii. Dzieci z oddziału chirurgii odwiedziła dziś Beza. Mali pacjenci z oddziału chirurgii dziecięcej mieli niespodziewaną wizytę. Odwiedziła ich Beza, 7-letni Golden Retriever. Wiadomo, że dogoterapia sprzyja zmniejszeniu stresu, poziomu stresu.
To na człowieka wpływa tak, że zmniejsza uczucia strachu, zmartwienia, polepsza koordynację. Nasi pacjenci to dotychczas zdrowi dzieci, które trafiają na oddział z poważnymi schorzeniami oraz wymagają zabiegu operacyjnego. Dla dziecka to naprawdę bardzo duży stres, więc wszystko, co poprawia humor dziecku oraz zmniejsza poziom stresu, my to bardzo witamy. Opiekunką Bezy jest Katarzyna Safin. Podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza, jak jemy czekoladę, więc to hormon szczęścia, prawda? Także chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc dlatego terapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiej ogólnej poprawie samopoczucia. Wprowadzenie dogoterapii było możliwe dzięki Fundacji Dr. Clown. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi. On jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. Sposób prowadzenia dogoterapii zależy od wieku i potrzeb dzieci. Ja na pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nim witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać. Zajęcia z psami mają odbywać się co 2 tygodnie na oddziałach dziecięcych. Bo bez chleba żyć się nie da. Pod takim hasłem od 1 do 3 września odbędzie się 25. Radomskie Święto Chleba. Swoje wyroby zaprezentują radomscy piekarze. Na kiermaszu oprócz pieczywa będzie można kupić również inne produkty, w tym miody, sery czy wędliny. Kiermaszowi będzie towarzyszył festyn rodzinny, w tym zajęcia fit dance, warsztaty artystyczne, pokazy taneczne oraz gry, zabawy i konkursy. Radomianie i wszyscy, którzy zdecydują się uczestniczyć w Święcie Chleba, będą mogli skosztować radomskiego najlepszego na świecie chleba, ale też inne kulinaria, inne atrakcje, inne takie dla podniebienia smaki, a to nie wszystko, bo oprócz tego, co dla ciała, to również przygotowaliśmy ciekawy program dla duszy, proszę Państwa, ciekawy program artystyczny. Tradycyjnie nie zabraknie prezentacji artystycznych. Wystąpią m.in. Jan Majewski, Big Band Mundana oraz zespół Wanda i Banda. W sobotni i niedzielny wieczór przy muszli koncertowej w Parku Kościuszki odbędzie się potańcówka. Jesteśmy kolejny raz partnerem oczywiście w aspekcie finansowym. Po prostu dokładamy do tej imprezy dużą pajdę chleba, jak można by było to powiedzieć, i staramy się, żeby cała ta oferta, która jest przez cały zespół państwa, którzy się tym zajmują, cechu piekarzy, była bardzo atrakcyjna. Swoje wyroby zaprezentuje 6 piekarzy. Idea dobrej zabawy. To jest podstawowa idea, która od wielu lat nam towarzyszy. Chcemy się spotykać z naszymi klientami, z naszymi gośćmi, którzy nas odwiedzają na Święcie Chleba, i rozmawiać o dobrym pieczywie na zakwasie, o pieczywie rzemieślniczym, które od lat wypiekamy. Pokrót Święto Chleba tegoroczne będzie 3-dniowe, 1, 2, 3 września, plac Koraciego. Zapraszamy w sobotę od godziny 10 do 22, w niedzielę tak samo od godziny 10 do 22. Będą koncerty, gry i zabawy, wystawcy. Zapraszamy serdecznie. Organizatorami Święta Chleba są Cech Piekarzy w Radomiu, Dom Kultury Borki, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia, Urząd Miejski w Radomiu, a partnerem głównym wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pełny program znajdą Państwo na stronie cozadzień.pl. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.